Jak co roku niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się kraje o klimacie śródziemnomorskim. Lubinianie w przeciwieństwie do lat ubiegłych planują i kupują swoje wakacje nawet kilka miesięcy przed wyjazdem. Zdecydowanie klienci wybierają kierunki zagraniczne, lotnicze. Głównie skierowani swoje zainteresowania kierują na Europę, Hiszpania, Grecja, Portugalia, Bułgaria. Natomiast jeśli chodzi o taki najbardziej atrakcyjny cenowo kierunek lotniczy, to nadal Turcja zdecydowanie. Turyści nie rezygnują z zagranicznych wycieczek, mimo że nie we wszystkich krajach jest teraz bezpiecznie. Nie odstraszają ich nawet groźby ataków terrorystycznych. Klienci wybierają Turcję głównie ze względu na cenę oferty, na infrastrukturę. Tak? Infrastruktura rzeczywiście jest dużo bardziej obszerna aniżeli w innych krajach Europy. Zdarza się, że klienci pytają oczywiście o zagrożenie, czy takowe istnieje i w jakim obszarze i na jaką skalę. Wakacje w tym kraju kosztują średnio 40% taniej niż pobyt nad polskim morzem. W związku z dużo większym zainteresowaniem rodzimym akwenem wzrosły ceny za wypoczynek na naszym wybrzeżu.